I wydaje mi się, że pani ma najzupełniejszą rację, uderza pani w sedno sprawy. Weźmy Pochód, bo obudź się Polską i potem jest komentarz jednego z autorytetów moralnych, patrioty wielkiego. Co mnie uderzyło w tym wywiadzie, że osoba ta powiedziała, że świetnie się to wszystko odbyło, tysiące ludzi manifestowało, ale były też niedobre sygnały, bo były odgłosy z naszej strony, dosyć tego, już nie będziemy więcej tolerowali i że to rzekomo było za bardzo agresywne. Proszę Państwa, proszę Pani, mamy z jednej strony profesor Ryba w telewizji Trwam. Z jednej strony mamy przeciwnika, to jest tak jakbyśmy mieli na ringu boksera wagi ciężkiej, a z drugiej strony który walczy bez pardonu i bez zachowania żadnych reguł walki, a z drugiej strony kogoś, kto usiłuje zachować grzeczność i etykietę. Profesora, który zagląda do akt i zastanawia i studiuje, jak tutaj zareagować na ten lewy sierpowy. Proszę Państwa, a jest go coraz mniej. Jest dokładnie, to już nie jest lewy sierpowy i kontynuacja, ale tutaj mamy dokładnie sytuację, to co Pani powiedziała. Mamy ludzi, którzy miażdżą butem i zniszczą każdą opozycję i zniszczą wszystko, łącznie z państwem polskim, a z drugiej strony no nic się nie dzieje. Na przykład myśmy w trakcie tego protestu pod TVP mieli w ogóle bardzo ciekawe spotkania z różnymi autorytetami i zastanawialiśmy się między innymi nad tym, co jeśli my jesteśmy rzeczywiście w stanie wojny, niewypowiedzianej wojny, czy w stanie targowicy, w trakcie rozbiorów. Co, jakie wtedy metody przybierali ludzie, którzy walczyli o państwo polskie? Trzeba sobie zdać sprawę z tego, trzeba po prostu nazwać te rzeczy po imieniu. Bo jeśli jest tak, że to jest rozbiór państwa, a moim zdaniem jest, to trzeba się zastanowić, jak w takiej sytuacji walczyć z punktu widzenia wojskowego, czy ludzie formowali, już było w historii, wystarczy, oni nie chcą, żebyśmy się uczyli historii, ale historia daje tutaj nam jakąś pomoc. Ludzie formowali legiony, samemu się organizowali. My musimy sobie odpowiedzieć na te pytania. Najpierw w głowie to sobie ułożyć, że co wtedy, tak, z punktu widzenia socjologicznego, z punktu widzenia edukacji, z punktu widzenia wojskowego, czy oni być może nawet nie ma tutaj się odwołać do jakichś do wojskowych, dlatego że jeśli to był zamach, to bardzo możliwe, że on był już wcześniej przygotowywany, że ta eliminacja dowództwa, tego niepodległościowego dowództwa polskiej armii zaczęła się znacznie wcześniej. Była ta katastrofa kasy przecież. Znikali ludzie też w niewyjaśnionych okolicznościach, a Smoleńsk bardzo możliwe, że tylko dopełnił tej eksterminacji tego skrzydła patriotycznego w polskiej armii, tak, żeby nie można było się odwołać do tych ludzi w sytuacji fizycznego zagrożenia państwa. Żeby nie było zaplecza po prostu. Ale pani redaktor, dobrze, to teraz wracam do tego, między innymi pani inicjatywy sprzed lat, czy sprzed miesięcy, akcji Uczciwe Wybory. No i wspaniała akcja, pani zainicjowała, grupa ludzi, wydawało się, że będzie to kontrolować i to wszystko padło. Mamy wybory takie, jakie były, w ten sposób przeprowadzone, jaki są i nikt tego nie kontroluje. Wielki grzech opozycji, wielki grzech zaniechania, bo waga tego zaniechania jest również, to jest taka cegiełka do tej utraty suwerenności. Ja nie zgadzam się, przepraszam, że to jest cegiełka, bo to jest, wydaje mi się, główne przełożenie, bo my możemy mieć najlepsze media, możemy mieć rzesze ludzi patriotycznych, możemy mieć za sobą wszystkich, ale z chwilą, jak mówi towarzysz Stali, nieważne jest, kto głosuje, ważne jest, kto liczy głosy. No dokładnie i ja mam żal po prostu, ja głosuję na PiS, natomiast mam ogromny żal do PiSu, że nie zdaje sobie sprawy, albo jeśli nawet sobie zdaje sprawę, ale chyba nie zdaje sobie sprawy, no bo gdyby zdało sobie sprawę, no to by podjął jakieś działania, a brak tej świadomości co do priorytetów, tak? Czyli właśnie uczciwe wybory, czyli właśnie media, tworzenie albo wspieranie finansowe i multiplikowanie tych niezależnych mediów. No jeśli chodzi o uczciwe wybory, no to ja mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Ja próbowałam, bardzo dużo wysiłku włożyłam, żeby zaangażować PiS, który ma jednak jako
jedna z niewielu sił po prawej stronie środki finansowe i strukturę, żeby móc taką akcję nas w skali Polski przygotować. Tak? Poza tym nie byliśmy w stanie tego zrobić sami jako Solidarni, bo tylko partie kandydujące mogły wystawiać, tylko przez partie kandydujące można było wystawiać mężów zaufania. I ja mogę powiedzieć tak, na podstawie doświadczenia przy okazji tej akcji Uczciwe Wybory z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić tak, PiS nie ma najmniejszej kontroli nad przebiegiem wyborów i uczciwością wyborów. Nie ma kompleksowej kontroli uczciwości wyborów. Musi powstać po pierwsze program, który by dublował program PKW. Jest taka możliwość, żeby on powstał, można zrobić konkurs, ogłosić. Przecież w Polsce jest mnóstwo informatyków, jest taka grupa, która złożyła swoją ofertę i wydawało mi się to ciekawe, ale przecież to nie są jedyni ludzie. Można zrobić otwarty konkurs na to. Faktem jest, że taki program jest niezwykle potrzebny i potrzebne jest kompleksowe, bardzo dobre zorganizowanie się przed wyborami, żeby w każdej komisji wyborczej byli ludzie, którzy patrzą na ręce tej komisji, tak? Czyli mężowie zaufania i członkowie PiS-u w komisjach i zaufani ludzie. Ale to jest, przepraszam, że przerwę, to jest tylko połowa problemu. Następny problem jest, powinno powstać program. Ciało, program, ale też ciało kontrolujące centrum, do którego spływają te wybory. No dokładnie, właśnie dlatego o tym mówię. Mówię o programie, który by dublował program PKW i który by wskazywał precyzyjnie miejsca, gdzie mogło dojść do fałszerstwa wyborczego. Bez tego programu się nie obejdzie. Rozpoczynając tą akcję Uczciwe Wybory, próbowałam najpierw zrobić takie zestawienie fałszerstw wyborczych. Podstawa, stworzyć komórkę, do której by spływały od ludzi informacje o fałszerstwach wyborczych. Tego też nie ma. Pierwsza rzecz to powinna powstać jakaś specjalna grupa w PiS-ie, która by zajęła się kompleksowo zapewnieniem uczciwości wyborów. I tutaj wrócę na zakończenie do tego, od czego rozpocząłem wywiad, od Pani energii, od Pani świadomości, od Pani darów, bo Pani po prostu ma pewne dary i których nie mają inni ludzie. Pani redaktor, robi Pani świetne filmy, robi Pani wspaniałe reportaże, natomiast Pani miejsce jest gdzie indziej. Pani powinna być działaczem politycznym, który przejmie kontrolę nad pewnymi sprawami. Marzę o tym, żeby móc robić filmy. I żeby móc zejść z tej barykady i wyjść trochę z namiotu, chociaż by było mi strasznie żal i tęskno za tymi ludźmi w Warszawie i w ogóle za Solidarnymi. Myślę, że to jest taki czas rzeczywiście, w którym ujawniają się ludzie i widać, kto jest kto i kto... Ja też poznaję takich ludzi i często zaskakuje mnie to, że nagle po jakimś czasie okazuje się, że jest gdzieś ktoś, to właśnie fajnie by było, żeby był liderem. Taki czas dramatyczny, niezwykle trudny, jest też takim sprawdzianem. W tym sensie to jest dobre. Widać, kto jest kto. I po dziennikarzach, i po ludziach w społeczeństwie. No bo to jest taki czas sprawdzam. Ale nie ma czasu, Panie Ewo. No nie ma. Dokąd się będziemy sprawdzali? Znowu za pół roku, czy za kiedyś, ktoś inny za nas policzy głosy i znowu będziemy w tym samym miejscu. Tak naprawdę jest to czas, w którym my wszyscy powinniśmy się włączyć i wywierać presję na... tworzyć tą opozycję. Rzeczywiście tworzyć tą opozycję, że to nie jest też tak, że tutaj PiS za nas zrobi, tylko jest, powinna być presja społeczna, że powinniśmy się sami organizować. Budzi się we mnie złość, jak ktoś przychodzi do mnie i mówi tak, zróbcie to, na przykład. Dlaczego na przykład nie tutaj, gdzie jesteśmy w trakcie 30 godziny protestu pod TVP i na przykład przychodzi pani i mówi tak, dlaczego wy tutaj nie zbieracie głosów za telewizją Trwam? Przecież to jest nieprawda, bo my zbieramy te głosy i pod namiotem są listy. I ja wtedy biednej tej pani, Bogu ducha winnej, bardzo się oberwało, bo w 30 godzinie protestu mówię, a dlaczego pani nie wzięła tej listy i nie przyszła tutaj i nie zbierała tych głosów.
Przecież pani, dlatego we mnie jest złość, jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, zróbcie to, zróbcie tamto. Nie, zróbcie to. Zróbcie wy to, zróbcie wy tamto. Wy tutaj też robicie świetną robotę, bo wyście zrobili po prostu tę telewizję. Wy wiecie, ile wysiłku wymaga to, żeby tę telewizję prowadzić, tak? Więc jeśli ktoś ma pomysł, owszem, ja sobie zdaję sprawę, że gdzieś tam ktoś być może ma świetny pomysł i nie może z tym się przebić i nie chcę, żeby ludzie w ogóle bali się cokolwiek mówić, no bo na tym to polega, że jeśli jest coś naprawdę fajnego i warto to podjąć, to zapraszam, bardzo potrzebna jest taka burza mózgów i ja nie chcę tych ludzi zrażać do siebie, ale jednak jest w Polakach takie przekonanie, być może to jest naturalne w człowieku, że a tam gdzieś, skoro ona już się tym zajmuje, albo na przykład skoro są gdzieś jacyś ludzie u władzy, to jest ich rola. Nie, my giniemy jako państwo. Pani redaktor, to jest jedno z doświadczeń emigracji. Wszyscy, którzy mieszkają poza Polską ileś tam lat, albo żyją poza Polską, myślę, że przyznają mi rację. Myślę, że to jest jedna z postaw zachowawczych. Ciągle wydaje nam się, że ktoś za nas coś zrobi. Dokładnie. Nie ma czegoś takiego. Nikt nie przyjdzie, nikt nie powie, dzieje ci się niesprawiedliwość, albo potrzebujesz pomocy, albo to jest źle. Nie. Jeżeli skończyłeś 12 lat, albo 16, to już musisz zacząć się o siebie martwić. I niestety to samo jest w Polsce. Nikt za nas tego nie zrobi. Nikt za nas nie zrobi. Jeśli, nic. Jeśli zginął prezydent na twoich oczach, prezydent twojego kraju, to jeśli ty się nie upomnisz o niego, no to ten twój kraj będzie właśnie takim tworem, w którym to jest możliwe na przyszłość, tak? A jeśli jest możliwe z prezydentem, to jest możliwe, nie wiem, z szefem policji, który być może, nie wiem, stara się ścigać mafię. Jest możliwe również z tobą. Więc jeśli ty nie zareagujesz, to, no to po prostu tak pójdziemy razem wszyscy na dno, co zresztą się dzieje. Pod telewizją polską w trakcie tego protestu powstał pomysł, żeby powołać, żeby zacząć gromadzić fundusze na dużą, profesjonalną telewizję informacyjną w Polsce. I co jest bardzo potrzebne, to jest jedna z najważniejszych rzeczy. My powinniśmy do upadłego bronić miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam i my to wywalczymy, musimy. Jeśli nie wywalczycie państwo, to możemy się pożegnać już ostatecznie z wolnością słowa w Polsce. Natomiast ja wierzę, że wywalczymy to, no ale to będzie jeden naprzeciwko 7 innych telewizji z rozdania władzy. My musimy budować kompleks, my musimy te media wspierać i powoływać. I teraz dlatego ja się zobowiązałam w ramach Fundacji Cegiełka dla Wolności Słowa, której jestem fundatorem, żeby te... i która w swoim statucie ma takie rzeczy właśnie jak wspieranie wolności słowa i powoływanie niezależnych mediów, że otworzymy subkonto, co się już wydarzyło. Tomek Sakiewicz się zobowiązał, że on jest w stanie wystartować z telewizją w momencie, kiedy zbierzemy 3 miliony złotych ze skromną telewizją informacyjną, z programami informacyjnymi, kilkoma programami publicystycznymi i być może jednym talk showem. To jest jak profesjonaliści, którzy mają do czynienia z dużymi telewizjami, wiedzą, że to są że to 3 miliony to jest kompletnie niewystarczająca suma. Natomiast jest zobowiązanie Tomka Sakiewicza, że w momencie, kiedy uzbieramy 3 miliony złotych, on podjąłby się uruchomienia takiej telewizji. Ponieważ wyszło mu z gazetą, jeśli ktoś ma jakiś talent do czegoś, a widać, że Tomek ma, no to trzeba go wspierać. I ja się zobowiązałam do uruchomienia takiego subkonta i do w ciągu 2 lat, jeśli nie uda nam się zebrać tych pieniędzy, tych 3 milionów złotych, od 3 października to ta akcja ruszyła, do 3 października 2014, jeśli nie uda się zebrać tych 3 milionów złotych, no to po prostu te pieniądze, które uda się zebrać, pójdą na jedno z niezależnych przedsięwzięć medialnych Tomka Sakiewicza, czyli związanych z Gazetą Polską. Ale mam nadzieję, że się uda, bo to nie jest taka straszna sprawa. To znaczy, że 150 tysięcy osób, które na przykład były na marszu, wpłaci po 20 zł. Tak? I ja zostawię tutaj panu również to subkonto i zapraszamy, zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy, bo to jest
najważniejsze, co jest nam teraz potrzebne, bo wolność rodzi się w głowie i zniewolenie też rodzi się w głowie. I od 20 lat tutaj media głównego ścieku sączą zniewolenie do głów ludzi. I my musimy zacząć od tego, żeby poszerzyć tą przestrzeń wolności w głowach ludzi, a reszta przyjdzie sama. Myślę, że tym możemy zakończyć. Stwórzmy niezależne media. Przyjmy telewizję niezależną redaktora Tomka Sakiewicza. Myślę, że Polonia Kanadyjska również to zrobi. Będzie to możliwe między innymi dzięki takim ludziom jak redaktor Ewa Stankiewicz. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo.